Okej, okay, no dokładnie dzisiaj było tyle tematów bo jeszcze przesunęliśmy ten e, odcinek premiery o tą jeden czy, czy dwa dni e, także mówiliśmy no było bardzo dużo ciekawych tematów poruszaliśmy niebezpieczne sprinty e, problem rasizmu w kolarstwie pro, problem śmiecenia w kolarstwie e, o, rozmawialiśmy jeszcze o długich kontraktach bądź też braku kontraktów e, rozmawialiśmy o tym że możecie głosować i wybierać koszulki dla, dla Primosza Rogalicza Pawełko, a mówiliśmy coś tam sprzęt, sprzętowego w tym odcinku? E, tak, mówiliśmy o systemie Run Flat e, Victory, żebyś mógł wrócić do domu na kapciu e, w przypadku opon e, w systemie tubeless. E, mówiliśmy o, e, rowerem, o rowerze do Everestingu, jak jest wysmaczony co tam ma powkładane, co ma powejmowane. No jakie rekordy to też ściganie. Było coś, to chyba coś się o skarłku, ludzie się gdzieś tam ganiali na rowerach też po Europie. Tak, ganiali się w ostatnim tygodniu, mówiliśmy o Flandrii, mówiliśmy o wyścigu Krajobasków, Shell de Price i mówiliśmy też o sukcesach naszych polskich zawodników w, 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 o wygranej Marcelego Bogusławskiego Narodosta. No, a jeszcze do, do, wszyscy, do, do tego to jeszcze warto dorzucić e, niesamowitą edycję Tour de, e, Tour de France, oczywiście nie Tour de France, Paris-Roubaix przed ponad 70 lat i nowy team Zwiftowy dla więźniów w Belgii. Także odpalajcie to modne lasy. Podnominał cast. Lek na kolarski ból dupy. Dawkowanie. Raz na jakiś czas. Tematyka. Rowery, bajery, ogóry, grantury, waty, laktaty. W razie wątpliwości skonsultuj się ze swoim influencerem lub cyklomejwenem. słuchasz na własną odpowiedzialność. Dokładnie lek na kolarski, ból dupy. pandemia, podobno czy też lockdown, przedłużony. Skandal, ale my i tak aplikujemy cały czas. U nas nie ma pierwszej dawki, drugiej dawki, trzeciej dawki. U nas to jest po prostu jak suplementacja witaminą C. Jak już zaczniecie, to już po prostu w to idziecie i my też co tydzień, a nawet teraz troszeczkę częściej, bo przecież jesteśmy niestandardowo na waszych uszach, w waszych uszach, drodzy słuchacze, w poniedziałek. No bo przypominamy, ty weekendowy odcinek był o hipoksji, czyli byliśmy na wyżynach. Skandal, nie było nic o kądziu, no ale można to że kondzie jest też tam na wyżynach tego ogonienia protury. Także jakiś kontent kondziowy był. No a dzisiaj wracamy z, z klasykiem, czyli klasyczny odcineczek. Poruszymy parę tematów, ale my poruszymy kto poruszy. No, pseudo profesor kolarstwa, Piotr Klin z tej strony, z, z niewyspanej strony serwisowej, Paweł Kazanowski. No i z tej strony rozpoznawalności medialnej, cyklo medialnej. Oskar Pruciński. Czyli jesteśmy, jesteśmy w komplecie. No i tak, mamy listę, listę, listę. Dużo się strasznie działo w tym tygodniu. Także postanowiliśmy wrzucić taki, jak to Pawełku powiedziałeś, skrót wiadomości. Tak, w sensie teleeks, tele czyli wrzucimy parę tematów bez jakiegoś głębszego komentowania, bo nie, wie, nie wiemy, czy, 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 czy tak naprawdę jest to wymagane. Tak więc. Rozmawialiśmy parę miesięcy temu, że Julien Vermont nie miał, miał Timu, ale tam gdzieś jeździł, gonił Piotr, niemalże jak Kondzio na zgrypowaniach w takim. W całym stroju na czarno, gdzieś tam na majorce i się udało. Będzie jeździł, będzie Pokémonem Mattie van der Pola, czyli idzie do Alpesinu Phoenix To takie może spięcie klamy tego, że Julienowi się udało. Jak już mówimy o kontraktach, no to udało się też Katarzynie niewiadomej ukręcić trzyletni kontakt. Kontakt kontrakt z Canyon seam, jak zawsze tutaj możemy powiedzieć seam, hehe. także 3 lata, nie, nie widziałem nigdzie wiadomości od wysokości tego kontraktu ale to w kolarstwie ko kobiet trzeba się chyba cieszyć, że ma się kontrakt trzyletni i można z tego wyżyć, także y, taki smakołyczek, do tego jeszcze głosowanie na koszulkę Jumbo -Wizmy. no bo wiadomo, y, tut de France idzie, tut de France koszulka lidera na żółto, Jumbo Wizma również y, kolor żółty no i teraz muszą zmienić koszulkę na Tour de France, żeby się nie zlewali z koszulką lidera. Są trzy opcje. Tam mają jakieś piękne, piękne nazwy, nazwy anglojęzyczne. The Black Bee, The Rapid Rebel i The Transition. Tak naprawdę jedna jest bardzo czarna, druga jest trochę czarno-żółtawo-szara, a trzecia jest takim melążykiem. No i oczywiście jak nie lubicie jumbowizmy, no to taki marginal nie gain trzeba głosować na tą czarną, no bo jak będzie gorąco, to będzie im goręcej. A jak jesteście fanami jumbowizmy, to pewnie by trzeba było głosować na tą szarawą, żeby było im trochę lżej, także można na stronie jumbowizmy wskoczyć i zagłosować, jak Primoš Rogalicz będzie wyglądał, przynajmniej na pierwszym odcinku, przy pierwszym etapie, bo on lubi tak bardzo długo jechać w żółtej koszulce, że potem ją oddać tatkowi niejatkowi. Także z jeszcze ciekawostek, no to jest hit, bo ostatnio jeden ze słuchaczy przesłał mi, że jedna z firm teraz zrobiła żel na trenażer. Czyli macie żele niezwyk, nie jest to zwykły żel, tylko to jest żel Turbo plus, czyli zwykły żel jeszcze z mentolem, żeby jak go jecie, żeby wam się wydawało, że jest zimniej. No, można na przykład odpalić wiatrak, ale to już tylko taka moja uwaga, zamiast jeść specjalnie przeznaczone można umyćę. Można tak, można, si listerina <laughs> się można opić. Um, ale jeszcze z ciekawostek jak już mówimy o zwiftie naszym ulubionym. No to, no to, no to. Będzie w Belgii. W Belgii, to nie, jeżeli się nie mylę, to w Odenarde, tak, czyli w Odenarde i to miejsce dosyć mocno związane z wyścigiem dookoła Francji, o którym jeszcze dzisiaj porozmawiamy. W więzieniu w Odenarde założony został pierwszy team Zwiftowy, czyli teraz można się ścigać z tak zwanym John Doe i Jane Doe, czyli, czyli zawodnicy na tym teamie, którzy są osadzeni, tak to się mówi chyba, mają po prostu na zliwcie pseudonimy John Doe 1, John Doe 2, John Doe 3 aż, tak aż do 6 i kobiety Jane Doe od 1 do 6. Nie wiem jaki jest, czy jest taki odpowiednik w Polsce, ale John Doe czy Jane Doe to są takcy E, może tutaj mi pomoże Oskarełek, jako nasz medyk nadwodny? Jak na przykład ktoś do, po, po wypadku ktoś wjeżdża na, na OJOM? Tak? Na OJOM? Nie na OJOM. Na każdy na, na Czy znaczy nie, nie na każdy żurnet na izbę przyjęcia nie. ktoś wjeżdża i nie wiadomo kto to jest w wypadku? No. Czy jest jakoś tak, jak no. jakieś, nie, nie ma dokumentów przy sobie, nie wiadomo, tam nie ma rodziny, jak zadzwonić? jest jakiś taki określenie na no, nieznaną osobę? NN a, to NN, czyli NN, tak, no. NN jest oznaczane. Okej, okay, czyli NN, a w angielskim John czy też Jane Doe. Więc teraz można sobie, jak bardzo chcecie, na Zwiftie można się spotkać i można się pościgać z więźniami. I to oczywiście Zwift pokazuje, że mm, kolacje jest dla wszystkich. A tak naprawdę to Zwist pokazuje, że kolactwo jest dla ludzi, którzy nie chcą wychodzić z domu. No, ostatnio na naszych socjalach wrzuciliśmy filmik, jak to się dzieje, jak ludzie, którzy za dużo czasu spędzają na Zwistie wychodzą jednak z domu. To jest też dosyć, dosyć taki teraz Pawełku. Ty chyba tam wypatrzyłeś, że to polska ekipa triatlonowa na treningu. Bo tak, gdzieś i to... nawet gdzieś, gdzieś tam potem widziałem. Na, na, gdzieś mi się to rzuciło w oczy na Facebooku, że e, bo najpierw to było dodane gdzieś tam przez jako, jakieś tam, jakieś tam konto zagraniczne, nie, nie, którego tam za bardzo nie kojarzyłem. No a potem właśnie ekipa ta GVC, czyli Gutz Fawella Trainer, e, dodała, że na wyjeździe właśnie na zgrupowaniu jeden z ich zawodników właśnie spowodował groźnie wyglądający upadek, ale tam nikomu się. Nic wielkiego nie stało. No, chyba. Tylko I że trzeba uważać. Trzeba uważać, jak się wkłada. Dla tych, którzy nie widzieli, e, trzeba uważać, jak się wkłada bez patrzenia bidon z powrotem do koszyka. E, coś, co no, warto, warto taki, taki nabyć, taką umiejętność. Nie wiem, czy na Zwiftie taka jest potrzebna, czy jest jakiś power-up, czy można na przykład nie wkładając bidonu przejechać trzech kolegów, wrzucić do rowu, no, ale w życiu niestety tak można uczynić. E, także to są, e, to są te takie smaczki, które, które chciałem szybko, przez które chciałam szybko przelecieć. No i teraz tak patrzę, patrzę co z ciekawostek, z ciekawostek, z ciekawostek. Warto by chyba było powiedzieć, bo o, 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 nagrywaliśmy odcinek ostatni przed Wyścigiem dookoła Flandrii. Także warto chyba parę słów o wyścigu dookoła Flandrii. Wiem, że tam um, o oglądałeś Wyścig dookoła Flandrii, bo Paweł przecież nie lubi kolacji, zatem go nie będę pytał. Um, ale Ciebie, Oskarku, z chęcią, jak tam, co się działo, czy jakieś wielkie niespodzianki? Znaczy tak, ja śledziłem rywalizację jakby od samego początku, do jakiegoś, nie wiem, setnego kilometra przed metą. potem wyszedłem na rower. No, i miałem przyjechać na finish, ale tak mi się trening przedłużył, że nie, nie zdążyłem na finish. Natomiast widziałem, widziałem jakby, pierwszą tą sytuację z, z zamieszką dwóch zawodników: tak zawodnika Stany i Alpensin Fenix. No i wydaje mi się, że, że sędziowie, jakby, podjęli słuszną decyzję, bo, no, jakby nie patrzeć, ta sytuacja była mega niebezpieczna. Eee, jeszcze to było tak naprawdę na samym prawie, na samym początku wyścigu i na czubie peletonu. Eee, wydaje mi się, że takie zagrywki jakby są no, niepożądane, nie tak? ja uważam, że ta sytuacja była jak najbardziej w jak najbardziej w czyli decyzja podjęta przez sędziów była jak najbardziej mm, ok. Eee, no bo to jakby nauczy zawodników, że jednak no, takie gówniarskie zagrania. Mm, no, nie mogą, się, nie mogą mieć miejsca na, 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 na wyścigach, tak? Jak chcecie sobie coś udowodnić, to sobie udowodnijcie to albo porozmawiajcie po mecie, natomiast no, nie w trakcie trwania wyścigu narażając cały pelet, tak? To jest taka jakby pierwsza rzecz, natomiast no, druga rzecz tutaj <ś Grammy> z Michałem Szer, tak? Z timu Z teamu, z teamu Pomóż Piotrek, bo nie A że Citroen, tak. Eee, no tutaj ta sytuacja akurat. Nie wiem, dla mnie ten przepis jest dziwny. Wiadomo, że on jest związany z, z sytuacją covidową w tym momencie. Natomiast no, dla mnie to jest jakby taka jedna z, nie, on jest związany z przepisem, żeby nie śmiecić. Hmm. No. To jest właśnie no, najgorsze. też, no ale wydaje mi się, że to też jakby sytuacja covidowa też na to wpłynęła, tak, że żeby nie wyrzucać bidonów, które gdzieś tam się po prostu zawodnicy używają. Natomiast no, dla mnie jest to ten przepis yy, taki od czapy, bo jakby nie patrzeć, zawsze kolarstwo kojarzyło się z tym, że gdzieś tam kibice, w szczególności dzieci, czekają przy trasie i czekają na ten na ten wyrzucony bidon przez jakiegoś zawodnika, a szczególnie, jeżeli jest to ich jakby ulubiony zawodnik, czy z, zawodnik z ulubionej drużyny, więc to jest jakby jakaś taka wizytówka kolarstwa, więc no, wydaje mi się, że taka, taka, taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, że dyskwalifikują zawodnika za wyrzucenie bidonu. Tak? Dla mnie to jest nie... nie w porządku. Znaczy tutaj jeszcze tak... Dodam tylko o Skarełku, bo ty to tak już wchodzisz, że, że wszystkie kumate modelasy oglądały wyścig dookoła Flandry i wiedzą o co chodzi. No właśnie to... ja miałem wtrącić, że powiedzcie A... co tam się Ta. wydarzyło, bo ja, A Paweł... ja, będę teraz, ja będę teraz przedstawicielem tych, co nie oglądali. Ale nie. A Paweł mówi co? Ale jaka przepychanka o co chodzi, więc tak parę hmm. słów jeżeli chodzi o Fedorowa i... Vergadde, czyli zawodników zastany Premier Tech i z Alpesin Fenix, to sam początek wyścigu i poszedł odjazd. Z tego co zobaczyłem, to Fiedorow chciał się oderwać i po prostu dojechać do odjazdu. Wsiadł mu na, właśnie na koło zawodnik Alpesin Fenix i jeszcze chyba Lucas Polsterberger z Bory. No i nagle on tak jechał, jechał, jechał pełen gaz, obrócił się, zobaczył, że go nikt tam nie chce już puścić, żeby przeskoczył do, do tej grupy, więc dał po heblach no i jak, jak dał po heblach no to ale po heblach tak, tak naprawdę po heblach czy że tam odbił puścił korby? Nie, nie odbił puścił korby tylko zrobił tak zwany break check czyli takie wiesz testowanie, że tak, nie, to, nie tak że może że, że zblokował tylne koło ale także rzeczywiście było widać że ten zawodnik zanim Alpes Phoenix musiał zrobić unik i prawie jeszcze ściągnął przez ten unik i dohamowanie Bedgera, więc Bedgera był niezadowolony Otto Wergade był niezadowolony. No i potem podjechał. Oto podjechał na, na poziom tak Fedorowa i go z bara ściągnął. Potem ten Fedorow chciał mu oddać, ale tamten przyhamował i tak został z tyłu. więc Fedorow wleciał barem w, w nicość. No i to wszystko warto dodać, że to się działo na, na przodzie peletonu, tak? Na Flandrii, więc troszeczkę, troszeczkę zachowanie, no niebezpieczne, tak? Niebezpieczne. No i oni dostali tu czerwoną kartkę, ściskoniem bez piłki, tak? Od tyłu, także oni już wlecieli na, praktycznie mogli się obrócić na pięcie i 15 kilometrów tam dojechać do, do, do teamowych busów, czy tam nawet nie wiem gdzie, bo, bo mówię, dosłownie byli z 15 km wyścigu, yy, ubyło. A co do, co do Szara, no to też akurat był problem, że on miał tak, jakiś jeden problem z, ze sprzętem, gdzieś tam zmienili mu rower, wsiadł, znowu coś tam mu nie działało, bo to wiadomo, Flandria, czy też Paris-Roubaix, które w tym roku się nie odbyło, ale zawsze to jest jakieś tam dosmaczanie, jakieś lekkie zmiany sprzętowe, więc tam coś, coś musiało mu nie grać w jednym, w drugim rowerze, no i taki był zażenowany trochę, więc tam gdzieś na zakręcie jechał i nawet nie to, że wyrzucił bidon, tylko tak praktycznie można powiedzieć podał tak jakiemuś tam dzieciakowi, że nawet widać, że że ktoś tam podnosi ten bidon jeszcze w kadrze, jak on ten, ten bidon wyrzucił, no ale zasady się zmieniły na tyle, że kiedyś te zasady mówiły, że nie można bez podje bez jakichś tam, że jakoś tak, bez, nie bez trosko, ale że pozostawiały troszeczkę do interpretacji, że można było ten bidon wyrzucić właśnie jeżeli nie było to takie bezmyślne. Ale teraz już no, wyjęli to. Nie, nie gdzieś tam w, ze skarpy, w drzewa, w krzaki, tylko przy chodniku, na przykład tam, gdzie ktoś ma szansę to tak. podnieść, czy, czy nawet posprzątać. Tak, tak, ale to właśnie dlatego był, było takie, był element, który mówił, że bezmyślnie nie można tam. Coś nie, nie wiem jak, dokładnie, jak to było po, po polsku, więc to jest without due care, chyba po angielsku, czyli, że, że nie można to bezmyślnie wyrzucić. Nie odchodzi, co się z tym stanie. Tak, tak tylko że jak, jak, jak się porzucało do. do, do, do mm, kwana to to nie było problemu, no ale to jest no i teraz to, to Oskar powiedział, że to jest covidowa sytuacja, ale to tak naprawdę jest ta sytuacja, gdzie UCI stara się być, pokazać, że kolarstwo jest um, eco-friendly, że jest zielonym sportem, no i tam dobra, to, że że na przykład w Tour de France jest jedna trzecia samochodów, które jedzie w kolumnie, to jest samochodami VIP-ów, że żadnych samochody, że chyba dali jakieś tam jeden czy dwa samochody hybrydowe, bo Skoda, który jest sponsorem Tour de France, nie ma w swojej flocie samochodów elektrycznych, które mogłyby przejechać bez ładowania ma, cały etap. Przepraszam bardzo, ma. Ale tu... teraz jeździ Skoda Eniak. I to jest pełni elektryczne auto. I widziałem właśnie, że na niektórych wyścigach już nawet przed jakby. Znaczy po europejskiej promierze już to auto się jakby pojawiało na, na wyścigach, gdzie Skoda była. No wiesz, pojawiało, tylko tutaj chodzi o to, czy dodadzą, czy teraz wszystkie samochody, wiesz, jak chcemy być zieloni, no to dobra, to wrzucamy wymóg, że wszystkie samochody tam ekipi i wszystkie samochody wyścigowe, czy w sensie organizatory wyścigu muszą być pełni elektryczne, a, tu, a jeżeli już wyrzucamy kogoś za podanie kibicowi bidonu, tak? A jeszcze to jest, to, to jakoś się od, od, odbiło takim głośnym echem, bo to była Flandria, bo to był Michael Schar, bo, bo to było złapane akurat na, na, na kamerze, ale też w GP Miguel Indurain, który wygrał nieśmiertelny Valverde. Tam była sytuacja, gdzie jednemu z zawodników Team Rally, yy, Rally, yy, wypadł żel wypadł żel po prostu z ręki cały, nie zjedzony, tylko po prostu go wyjmował, wypadł mu z ręki i sędziowie czerwona kartka, wylot i goście odpalili za to, że wypadł mu żel z ręki, czyli teraz można, kiedyś tam były jakieś takie sytuacje, jakąś tam podpiłowywali ramę, czy tam gdzieś linki w zamieszkłych czasach kolackich, to teraz będzie można mu nasmarować żelę smalcem z, z, z bobra, jak on będzie wyciągał sobie z kieszonki, to mu upadnie na ziemię i będzie czerwona kartka tutaj proszę, proszę zjeżdżać no nie, nie, róbmy jakieś, te, 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 zasady, które teraz stara się wprowadzić UCI, no to jest taka już głupota, że były, zaraz jeszcze porozmawiamy o kraju Basków, ale był moment, gdzie, y, było, było, rozważanie na drugim etapie, czy nie zdyskwalifikują Brandona McNulty, bo przez, zapomniał się i przez dwie sekundy pojechał w supertaku. No i teraz, jeżeli chcemy wyrzucać kogoś za to, że wypadł mu żel, no to trudno, mamy sytuację, gdzie, gdzie gość, który potem został liderem wyścigu, który był drugi w generalce, powinien zostać odpalony. No bo usiadł na chwilę na górnej ramie. I teraz co, co się... I wiecie, teraz dojdziemy do jakiejś afery, bo teraz e, e, mówimy o tych przypadkach, które widzimy, ale ile jest takich e, takich momentów, kiedy gdzieś tam się wyścig dwie na zjazdach i będzie pięć grupek, czy dziesięć grupek i wtedy kto będzie mógł zobaczyć, czy ktoś nie jedzie okres w supertaku, nie dogania tam kogoś. No to to jest po prostu... E, jakieś te, te zasady są... Takie, no, no wiadomo, nauce no, ich chce pokazać, że coś się robi, ale to jest po prostu dla mnie z tymi bidonami to, to jest debilizm, to jest, to jest czysty, w czystej postaci jakiś idiotyzm w ogóle. No tragedia, tak? Tragedia z, i, i to niby ma być bardziej zielone, chyba też, że oni nie będą że będą mniej tych bidonów może wyrzucać, że będzie to mniej, bardziej zielony spot, bo oni będą może te bidony zbierać i myć i, i znowu używać, bo to też jest teraz takie duże mm, duża napinka na to, żeby pokazać, że swoje jest ekologiczne. No i to tak mówię, tutaj będziemy wy, nie wyrzucać bidonów, a w kawalkadzie Tour de France będzie przed wyścigiem jedzie ta wielka kawalkada, gdzie rzucają tam ludziom jakieś kiełbaski, jakieś tam ciastka w, w, w tłum, tak? Kupę śmieci po prostu w plastikowych opakowaniach. Także dla mnie to jest w ogóle jakieś bardzo bardzo dziwne, nie wiem czy no ale widzicie, na przykład nie jest do końca konsekwentne, bo nie wiem czy oglądaliście Flandry kobiet ale na, podczas wyścigów właśnie kobiet Annemiek van y, Leuten tak. y, wyrzuciła tak samo bidon, tak i nie została dyskwalifikowana tak. i wygrała, czekała na tą I wygraną wygrała. 10 lat Jeden dzień chyba. No. Także wyszło. A jak, jak już mówimy o wygranych, no to ja też poszedłem na trening, też tu ostatnich kilometrów nie widziałem, ale nagrałem. Wyłączyłem się ze świata żywych, nie odbierałem telefonów, nie, nie otwierałem Facebooka i obejrzałem sobie z odtworzenia. No i co mogę powiedzieć? Ostatnio mówiliśmy tak, nasze typy. Yy, mówiłem, że może Sagan fajnie by było. No, Sagan niestety 15. Yy, dwie ponad dwie minuty straty. Z niespodzianek też było mi przykro, że Greg Van ma tam się czepił i w tej grupce, która dojechała chwilę za zwycięzcami jakoś tak się oderwał i tak naprawdę za... No, przez przypadek się tam trochę tak... Czy przez przypadek, no tak wiadomo w, na finiszu w nikt się nie znajduje przez przypadek, no a można powiedzieć, że Greg Van ma... Psium na trzecim miejscu, a ja go obstawiałem na miejscach 5-7, do 7, czyli jest mi niesamowicie przykro. Ale jak tak popatrzymy na pierwszą dziesiątkę, no to mamy Dylana Van Badle, który już w tym sezonie wygrał do Van Florence Florian Seneschal, czyli jeden z tych dekani Quick Stepowców, Anthony Turzy, który był też w gronie faworytów z Team Total Direct Energy, Gianni Vermeers, czyli pomocnik Mattie van der Pola. W Łowód, wiadomo, nie trzeba przedstawiać. Seb Van Marke, który był tam trochę problemów zdrowotnych, ale piąte miejsce, bardzo dobre. Jaspen Stuyven, czyli ten, który wygrał Milan Sanremo. Trzecie miejsce, właśnie tym Sims Fendem, złoty Kaz Greg Van -Mat. No i dwóch zawodników, którzy odjechali, czyli Matthieu van der Poel i Kasper Asgen. No i co tu warto powiedzieć? Po pierwsze, Widać było, że Asgren jest bardzo mocny i nawet po wywiadach, po wyścigu po prostu powiedział, że on przygotował szczyt formy na właśnie na, na ten tydzień, na Flandrię, na paryż Ruben. No i było też widać, przecież wygrał, oj, teraz te, te, te wyścigi jak z karabina maszynowego lecą. Gandalf Wewelgen wygrał? Dobrze pamiętam, Asgren. Tak coś mi się kojarzy, bo w Dwarz, tak, zaraz jeszcze, jeszcze aż zobaczę, bo się tak. Nie, no nie, nie gandawe. Ed EDD, e3 Harrelbeke, czyli e3 Classic wygrał, czyli już bo widać, że, że ma moc. no i tam wiadomo na początku jechali trochę ciągnęli na to też jest pozytyw, że mieli Ala Filipa, czyli ta czy, tęczowa koszulka, on tam był niby jadą na niego, a tu nagle na kontrze ktoś ma lepszy dzień, no i to jest po prostu moc tego dekenic Quickstep, które w ogóle na wyścig nazywało się Elegant Quickstep, bo to nowa linia okien dekenic, także było to dekenic Elegant, a nie dekenic Quickstep na ten dzień. No i... Matię van der, van der Pol i zresztą Wał też przyznał, że w Tirena Adriatico chciał się przygotować do ścigania, po prostu tam walczył o te pierwsze miejsce i się przegrzał, także z Łowuta już trochę para schodzi. Z Matię van der Pol też były te ataki, no ale to nie był taki atak jak na, na, na strady Bianki, tak? Na strady Bianki poszedł i wyglądał, jakby z nami się ścigał na tym finiszu. A tutaj to był taki typowy skok, i też taka ciekawa jest nagrywka Quick Quickstep z tego wyścigu, gdzie dyrektor sportowy mówi do Asgrena: mówi, dobra, ty wiesz, że Wander poskoczy, ale jak skoczy, to zaraz będzie musiał odpocząć. A Kasper Asgren to jest taki motorower, on po prostu wchodzi na, na dane waty, to też jest bardzo dobry czasowiec, wszedł na, na dane. Waty Van der Poel mu troszeczkę odjechał, a potem go Asgren po prostu doszedł, no i po prostu szli równo. No a na sprincie już było widać, że to to zresztą chyba yy, wszyscy wiemy, że przy tych 250, 60, 70 km sprint Van Der Poela to nie jest taki sam sprint jak po kilometrach 200 czy tam 190. Także był moment, kiedy wyszli na równo, wyszli yy, na równo, wyszli. Asgren powoli zaczął dochodzić yy, Pola już Van der Poel wtedy wiedział, że. No, że nie wygrał tego wyścigu, popuścił i. No i Hasper Asgen wygrał. Tutaj jeszcze taka ciekawostka, jak patrzył na ten finish, przypomniał mi się jeden z naszych słuchaczy, czyli Cynio, jak kiedyś oglądał ze mną kolację i powiedział: No, ale to był podobny taki finish pod górę. I właśnie jeden gość strzelił, już po prostu widział, że ten drugi go dochodzi i że już zaraz go przejdzie. i Strzelił tam 20 metrów do mety. No i Cynio powiedział na no to, on przecież, no ja nie wiem. No ja to już bym się bym się zesrał, abym się nie dał, ale bym jeszcze mocniej docisnął i żeby, żeby to wygrać. No, nie wiemy, czy Mattie Wanderpool się zesrał, no ale może właśnie nie chciał się zesrać i postanowił, że, że odpuści, bo widział, że to jest wyścig nie do wygrania. Także Kasper Azgen pierwszy, Mattie Wanderpool trzeci, no i Greg Van nawet ma e, przepraszam, Mattie Wanderpoł drugi, Greg Van nawet ma trzeci. No i mówię, no parę takich e, chyba najbardziej pamiętne z tego wyścigu, to właśnie będzie ta afera Bidonowa. Bo, bo sam wyścig, no, ciekawy, ale nie, nie zaskakujący, może tak to ujmę. Także klasyk, klasykiem, teraz wiadomo. Paryż szybę przesunięty na październik, na pierwszy weekend października. Także nie będzie tego, dzisiaj powinno być Paryż szybę, bo nagrywamy to w niedzielę, ale nie ma. Także, także tak to wyglądało. Jak już mówimy o. Jeszcze taka jedna rzecz, jak mówimy o. 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 Flandry, to warto powiedzieć, że została wygrana na oponach dętkowych. Bo teraz, teraz, teraz Specialized ma już w swojej linii jedynie. Koła dentkowe, czyli zawodnicy już, ci mechanicy dekani quickstep się cieszą, bo zamiast trzy tygodnie to spędzili dwa dni na zakładaniu tych wszystkich opon i tam upływ przygotowywaniu na wyścig dla całego zespołu. Ale teraz jeszcze z takich ciekawostek, bo oni nie idą w stronę tubeless, ale z ciekawostek to Pawełku, wiem, że tam widziałeś um, temat um, Vittori, która wprowadza, no tak można powiedzieć, um, takie ranflaty do swojego. Hmm, do tubelessowego świata tam, co byś nam tam ciekawego o tym mógł opowiedzieć Pawełku Drogi mm, więc tak no, to jest taki wynalazek który montujemy do opon w systemie bezdętkowym w systemie tubeless i chodzi o to żeby uzyskać taki efekt jak przy jeżdżeniu na szytkach, kiedy złapiemy kapcia bo w szyce jak złapiemy kapcia i zejdzie powietrze, no to wtedy tak jakby obręczą jedziemy cały czas po szydce, więc tam powoli możemy sobie wrócić do domu pamiętam ja, chyba mój rekord to powrót na kapciu w kołach na szydkę to ze 20 km i da się to zrobić bez uszkadzania obręczy a w kołach pod oponę czy w tubelessach jest ten problem, że jak złapiemy kapcia no to ta opona spada z rantu i wtedy jedziemy takim: no każdy kto złapał kapcia w oponach na dętkę, to, to wie jak to się dzieje. Nie dość, że wentyl cały czas tam przestawia nas z każdym obrotem. To, 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 to gdzieś tam raz jedziemy na oponie, raz jedziemy na obręczy, i to wszystko gdzieś tam no, nie bardzo się nadaje, żeby wracać na tym do domu. A ten y, Ranflat y, Vittori ma spowodować to, że mimo, że zejdzie nam powietrze, to ponad nadal zostanie na, na tych. Y, Jezu, wyleciało mi z głowy. Na Rancie, na feldze. Na rancie, znaczy na felce, na rancie tak? tak, na rancie. I no i będziemy mogli do domu wrócić tak samo jak na y, Szydce. Kosztuje to tam w okolicach w na Polskie 300 zł. Więc normalnie to, to podszedłbym do tematu tak, że po co, na co, że to, to, to już lepiej telefon do przyjaciela, żeby po nas przyjechał, albo taksówkę i, i, i jest wszystko w porządku. Ale ostatnio, oczywiście, pracowałem też wcześniej w serwisie, zanim założyłem swój, ale jakoś ostatnio zwróciłem na to uwagę, bo miałem klienta, który Przyszedł do mnie, czy, czy założę mu opony na obręcze, bo on już i połamał łyżki, uszkodził obręcz, więc zdaję sobie sprawę, że może to być dla niektórych ciężka przeprawa wymiana dętki w trasie. Bo przypomnijmy, że nawet jak mamy opony na systemie bezdentkowym TubeLess, no to w przypadku, gdy przetniemy oponę na tyle, że, że mleko nie jest w stanie załatać tej dziury, no to możemy wsadzić dętkę i, 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 też, i też możemy dojechać do domu. Więc wiem, że są osoby, które mają problem z wymianą dentki. Ty, tym bardziej w systemie tubeless jest to naprawdę no, dosyć ciężkie do zrobienia, bo ten rant jest wysoki, opony są ciasne i, i, i tu nie jest, to nie wygląda, broń Boże, tak, że ja się tam z kogoś śmieję, że ktoś nie potrafi sobie wymienić dętki, tylko naprawdę może być to ciężka sprawa. No i. No, taki trochę gadżet, ale jak jak ktoś lubi to, to można. Czemu nie? Bo to i tak to nas chroni tylko przed tym, że znaczy, chroni nas, nie chroni. No, daje nam możliwość powrotu do domu na kapciu, ale nadal i tak. Potem musimy tą dątkę zmienić. Dać, czy dać koła do serwisu. Także no. Nie wiem jak, jak mam to podsumować, jest to dostępne w, do szosy i do graveli w rozmiarach 25, 28, 30 mm, waży odpowiednio 24, 31 lub 39 gramów. Znaczy Pawełku, tak, tak tu jeszcze jeszcze warto dodać, że y, jak wygląda, bo, bo też też warto dodać, jak to wygląda. To wygląda po prostu, można powiedzieć, jak taka dentka, tylko że z pianki, tak? Z takiej, taka pian, piankowa dentka, tylko warto teraz zrozumieć, że jak pompujemy koło, to ciśnieniem wciskamy tą tą. To nie, nie jest tak, że mamy tam pełno tej gąbki do, i to dodaje nam tarcia wewnętrznego i te opony zwalniają. Tylko y, Witoria mówi, że przy pompowaniu to się po prostu to zmniejsza swoją objętość, czyli ta gąbka się kompaktuje i jest bardzo blisko wnętrza, tak, czyli bardzo blisko felgi. No i teraz sens jest taki, że nie dokładamy tak naprawdę opory wtoczenia, czyli ta opona tubelessowa nie staje się, czy ten zestaw nie staje się przez to wolniejszy, a do tego, no tak jak przed chwilą powiedzieliśmy, no jak mamy już zawodowców, którzy jadą we Flandrii na w no to tutaj też ze strony tej zawodowej, bo ty powiedziałeś troszeczkę takiej ze strony, że możemy dojechać do domu. No ale jeżeli jako team jedziesz na Tublesie, no to tutaj możesz po prostu też jechać, czekając na wóz serwisowy, żeby zmienić ci koło. Czyli to jest taki no run flat właśnie na zasadzie, że dojedziesz do domu, a zawodowiec nie musi stanąć i nie czekać aż ktoś mu tam to koło podmieni. Czyli tak no powiedziałbym, że dosyć dosyć ciekawa sytuacja, no już nawet w takich wiesz, czy takich ekstremalnych temacie, jak na przykład czasówki. Jeżeli ktoś jedzie na Tublesie i gdzieś tam powiedzmy pół kilometra do mety złapałby gumę, no to tutaj się jeszcze dotarmośni te set metrów na po prostu odpowiedniku takiego, nie wiem, no niedopompowanego koła na 40 PSI, tak? A jak ci strzeli, to potem masz taką dosyć smutną smutną sytuację do, wiesz, do wyboru, czy się będę tarmosił jeszcze 400 metrów do mety i zjadę na przykład dysk za 10 tysięcy złotych, czy po prostu zejdę i będzie mi po ludzku przykro. Także y, wydaje mi się, że, że opcja ciekawa dla tych, którzy, szczególnie jak wiem, no te tubelessy na szosie, czasami przez to wysokie ciśnienie gdzieś tam y, i przez te standardy różno różnorako różno y, przestrzegane przez firmy czasami potrafią gdzieś tam popuścić, tak? Y, popuścić ciśnienia, tak? Także, bo, bo, bo w MTB to inna sprawa, inny, inny poziom ciśnienia, inaczej to działa, ale na szosie troszeczkę czasami może być smuteczek, także myślę, że spoko. No, yy, wiadomo, w Polsce będzie trochę żal, że jak to za gąbkę, 300 zł, panie, co pan, co pan tu mnie wpychasz, ale, no, ale mówię, nawet takie z punktu widzenia zawodowców, to myślę, że jest to, nie, że jest to ciekawostka. Panowie drodzy, jak tak patrzymy na, na, te, na tą tematykę opon, to teraz jestem troszeczkę, hmm, to może jeszcze parę słów o, a nie, bo to już za daleko tam odejdziemy, to nie, jeszcze wróćmy, zejdźmy na ziemię, nie odlatujmy, parę słów o kraju Basków o kraju Basków, wyścig do kraju Basków, no co, Rogalicz w końcu ogolił, nie, nie, nie powiedzieliśmy nic tydzień temu, że będzie wyścig kraju w kraju Basków, nie powiedzieliśmy, że pewnie Rogalicz wygra, także nie było klątwy PNC, więc tutaj nie musisz nam dziękować Rogalicz może proszę się teraz cieszyć z tego ale co, co w kraju Basków czasówka, pierwszy etap no jeżeli chodzi o same wyniki bo to jest też taka czasówka, że zaczynała się podjazdem, potem taki łagodny, łagodny zjazd i ostatnio na 500-600 metrów była taka no dosyć przykry podjazd bo jak, jak to w kraju Basków, krótkie podjazdy ale dosyć sztywne i przykre no i z wyników no to co, wygrał Oglicz, Brandon McNulty drugi Tadek Niejadek piąty Patryk Bevin siódmy, Hidrzy 12, także tutaj nie było żadnych, jakby nie było jakichś wielkich niespodzianek. Majka minutę za zwycięstwo na 32 pozycji, też tam przyzwoicie dookoła niego: Thomas de Hent i Vito de la Parte. także spoko wynik, ale taka ciekawostka, nie wiem czy, czy widzieliście tą czasówkę, pokazywali właśnie, jak każdy zawodnik na jakim przełożeniu jechał. Czyli tam przy starcie tam był, że ktoś miał 60, 44 przód, czy ktoś miał 58, 42 i tak dalej, no bo tu okres się przydały te, te dwa, dwa biegi z przodu, no bo ta końcowa ściana była dosyć smutna, no i tak mi się jak oglądałem to, to mi się teraz przypomniał, jak Pawełek wspominał ostatnio, to kto to 60, 11 tam ktoś kręcił, co to za w ogóle <grydkości> prędkości, także także taki myślę, że dodatkowy smaczek dla nas, z punktu widzenia jak wiemy o co chodzi, a dla takiego zwykłego kibica to będzie wow, 60 z przodu, 60-11 no tak. non stop, pod górę, ale koń e, także taki no dodatkowy, no tak, bo oni to widzą to, to jest yy, zero jedynkowe 60-11 to znaczy, że jedzie 60-11 tylko i i jak on to przekręca? Jak on to przekręca. No, więc ta czasówka jakoś nie było wielkich, wielkich niespodzianek. No i potem z biegiem czasu, z biegiem dni Brandon McNulty wyszarpał, wyszarpał tam prowadzenie całego wyścigu. No ale dosyć, dosyć fajny ostatni etap z Ondora do Rate. 112 km, a chyba 3,5 tysiąca prawie metrów do urobienia góra-dół i to takich baskijskich, czyli właśnie te sztywne, krótkie podjazdy, potem kręte zjazdy. No i co? No i rozpętało się piekło tam praktycznie od samego początku. No i tutaj też fajnie było widać, jak czasami trzeba, nawet nieważne jak mocnym się jest, tak jak Tadek nie Jadek, że czasami no trzeba podjąć decyzję, czy też brak decyzji potem może skutkować konsekwencjami, no bo Tadej pogacza, jak się to podwało, ciągnął za na uszy Brandona McNaltiego. jak zobaczył, że za bardzo z tego tej gry nie będzie z tej mąki nie będzie chleba zaczął gonić Roglicza, ale on już był tam w takiej grupie, że no nie mógł go po prostu pogaczać, dogonić także Roglicz odjechał dał wygrać jeszcze Dawidowi Godu na finiszu no i co, no i sama, sama generalka Primoz Roglicz, do tego jeszcze młody duńczy Jonas z Vinegar trzeci Tadek Niejadek, Simon Yates Zineo z Ineos Grenadier czwarty, także no, zero, pierwsza dziesiątka jak tak patrzymy, Izagirre, Szczawes, Landa, Valverde, Bilbao, Godu Yates, Pogacza Winegar, Roglicz, no to jedyna może niespodzianka to ten młody Jonas Winegar. ale tak, no to, to czego można się spodziewać po, po, po kraju Basków, no Brandon McNulty znowu pokazał, że jest dobrym czasowcem, ale niewystarczająco dobrym um, góralem, no i tak, no taki wyścig, widać takich jak to? Jak tam się popatrzyło naprzód tego wyścigu, to takie wieszaki, bo tak Tadek nie Jadek to już wygląda jak kartka papieru a, Jonas Winegard to wygląda jak gimnazjalista, on tam ma, nie wiem, 50 kg pewnie, po prostu, no i takie ogryjski potem tam na, na, wiadomo, na czasówkach po 400 watów z kawałkiem. Z ciekawostek, Jonas Winegard, 175 75-60 kilo. Tak jakby ktoś się, metr tak, 175 75-60 kilo, taki chłopczyk. 1, także to był kraj Basków, teraz jeszcze myślę, a, Shell Price. Shell Price to tak po pokrótce naprawdę, czyli ten klasyk dla sprinterów. Polecam dla kogoś, kto nie widział Shell Price zobaczyć finish, jak The Kenny Quickstep to rozkręcało pod sama Beneta a przez do, dosyć wiadomo parę kilometrów przed metą, a Alpesin Phoenix zupełnie inna taktyka, gdzie oni po prostu poszli pełen gaz 500 metrów do mety. Otworzyli drugi swój tak jakby pociąg po, po drugiej stronie drogi, ale nie to, że bili się z Dekeni quickset, tylko tak na, na koniec można powiedzieć z partyzanta. Rozprowadzili rozprowadzili em, swojego za, em, czy zawod, zawodnika e, z teamu Alpes in Phoenix e, no i co? No i e, sam Bennett drugi. Cavendish trzeci, Marek Cavendish trzeci, taka, taka niespodzianka. A jeszcze żeby wam tutaj powiedzieć, bo to mówię, ja, wynik w, sezonu. E, tak i nie, bo gdzieś już, czekaj, gdzieś był przecież Marek Cavendish drugi w, w tam w De tak? Nie przegrał jednego etapu właśnie z kimś na, na drugim miejscu. Teraz jakoś przyzwoicie, zaraz jeszcze do tego dojdę, ale no Jasper Filipsem został sprowadzony przez Alpesin, przez Team Alpesin Phoenix i tam ogolił Beneta i Cavendisha. No i warto powiedzieć, że Dekani Kenny Quickstep, Benet i Cavendish obaj z tego z tego samego zespołu, a jak już mówimy o Marku, jak tam wynik wynik, wynik sezonu, to dzisiaj był czwarty, bo dzisiaj drugi etap Presidential Tour of Turkey, ale oczywiście to jest drugi, czyli pierwszy, bo wczoraj napadało śniegu i było chyba przełożone to na o jeden dzień, także mamy. Ja widziałem gdzieś tam na, jeśli to ten sam wyścig, co myślę, że gdzie startował Aniołkowski, Tak. tak. No to tam widziałem na relacji, że był przynajmniej wtedy przeniesiony o 200. 240 km od, od miejsca, gdzie miał się odbyć. A, tak, to yy, bo, no. bo, bo, myśla, nie, bo myślałem, że mieli w ogóle zacząć. Czy mój błąd? Bo ja zrozumiałem, że mieli zacząć wczoraj, ale na dzisiaj przełożyli to skrócony, skrócili i znaczy, przełożyli. Ale... Nie, wiem, nie wiem, czy to wiesz. Czy to nie, jedno, drugie może nie wykluczać, bo bo ja widziałem tylko, że został przeniesiony 240 km dalej. No i 73 ty tworzy, ty km. A ty masz rację, że na następny dzień. No a tutaj czy widzę, bo ty, konia, konia. 72,5 tak. km. Cały wyścig godzina 35. Wygrał Arvid. De De Klein a, a, a. Aniołkowski był szesnasty czyli dla tych, którzy śledzą tutaj bardzo dobry wynik Polaka, mistrza Polski szesnaste miejsce na etapie historyczne tak, nabija te punkty jak szalony co tutaj, czyli to można powiedzieć wyścigowo, czyli shared the zaczął się presidential tour of Turkey teraz będzie jeszcze strzała brabańska, no i wiadomo już powoli będziemy, nie ma paryszrybę czyli powoli będziemy wchodzili w te historie adyńskich klasyków, czyli lierz baston strzała walońska, to, to już, już wszystko to przed y, nami, także to ze strony wyścigowej. Teraz, jak już powiedzieliśmy o Tour of Turkey, no to wiadomo, warto powiedzieć, że niejaki Fabio Jakobsen powraca do gry. I tutaj też, y, też moja, y, moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, że nie sprawdziłem, y, jak sobie dał y, radę Fabio, ale to y, nadal mogę to jeszcze naprawić 147 dzisiaj Fabio Jakobsen pierwszy wyścig po występie w świątyni sprintu no i to było wiadomo 70 kilometrów dosyć płaskie także Jakobsen po prostu dojechał w grupie i na spokoju gdzieś tam na tyłach grupy Czy nie ma żadnej straty czasowej jechał na Cavendisha tak? no bo The Kenny Quickstep czyli pomagał Cavendishowi w drodze na czwarte miejsce a zresztą Jasper Philipsen który wygrał Shell The Price był piąty czyli dzisiaj za a szósty, André Greipel. Także, także, także wraca. No a dlaczego też poruszam ten temat Fabia Jakobsena? No bo mamy cały czas tą, tą historię Nasera Buchaniego. I teraz pamiętacie, wrzucił w bandy Jake'a Stewarta. Potem UCI zaczęło w to głębiej wnikać, czy go zdyskwalifikować, czy go nie zdyskwalifikować, co zrobić. No i teraz podczas tych całych e, rozpraw rozpraw UCI, to wiadomo im zajmie 100 lat zanim podejmą decyzję e, no to co, żyjemy w XXI wieku e, więc e, no ludzie zaczęli walić w, e, w Nasera Buchaniego jak w bęben e, no a jako, że jest Francuzem pochodzenia chyba algierskiego więc tam zaczęli mu pisać, że jest małpiszonym żeby wracał do Afryki i tak dalej, i tak dalej, tak? więc oczywiście zaczęli mu tam jakimiś rasistowskimi tekstami wjeżdżać no i on powiedział, że to jest, on co na to nie pozwoli, że tam wszystkich poda do sądu, już gdzieś to ostatnio na polskim podwórku też słyszeliśmy Poda wszystkich do sądu, że to on na swoje dobre imię tak długo tu pracował, że takiego czegoś nie ma. No i oczywiście UCI musiało wyjść z oświadczeniem, że no żeby nie walić w niego jak w bęben, ale spokojnie nadal tam jest pod rozpatrują, co on tam zrobił na tym sprincie. No i teraz Jake Stewart też oczywiście powiedział, nie, no to ja jestem po jego stronie, że tam mieliśmy jakieś niehalo sytuacje, no ale nie można, tu nie ma miejsca na, na rasizm w koladztwie". Ale ja mam do was troszeczkę inne pytanie, bo ja mam takie wrażenie, że w dzisiejszych czasach jest tak, że jak, jak coś, jak zrobimy coś coś nie, 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 brzydkiego najczęściej, to potem i ludzie w nazwalam jak w Bęben, no bo na tym polega internet, że, że jesteśmy tam, tak? Ktoś jest, może nam napisać smutny komentarz, czy dać nam łapkę w dół, tak jak jeden z naszych hejterów, na przykład nam daje na YouTubie. Ale ludzie mówią, nie, no, ja sobie na to nie pozwolę. Ja sobie na to za długo pracowałem, ja sobie nie pozwolę. No i teraz na set Buchani już długo pracuje na to żeby po prostu go zdyskwalifikować z kolarstwa dożywotnio, bo jest po prostu niebezpieczny. To nie jest jego pierwsze rodeo, jeżeli chodzi o wrzucanie kogoś w bandy, bo była też sytuacja z jednym z Austrajczyków, nie wiem czy nie z Matiusem, że gdzieś było nawet takie zdjęcie, czy to jeszcze z Geransem, no praktycznie też go wciskał gdzieś w bandy, to naprawdę nie jest, tylko o tym teraz tak nie mówimy, bo, bo tak naprawdę głośno się o tym zrobiło od czasów tego wyścigu, wypadku Fabia Jakobsena. Ale to jest człowiek po prostu niebezpieczny, człowiek niezrównoważony, Niezrównoważony psychicznie, człowiek, który chciał być bokserem, ale mu nie wyszło, i to przenosi na kolarstwo. No i teraz liczmy się z tym, że jeżeli, nie wiem czy wy macie to samo zdanie, jeżeli zachowujemy się brzydko, tak jak właśnie zachował się Naset Buchani, no to y, trzeba chyba przewidzieć to, że będą w niego walić jak w bębę. No i wiadomo, że jak jest pochodzenie algierskiego, czy coś wiadomo, że będzie, będzie to, będzie rasizm, tak, a, ale y, tylko zauważcie, jak chronę wegen, zielono drogi, zrobił brzydką sytuację, to potem przeprosił, i potem powiedział, że ludzie mu tam chcieli dziecko zabić, żonę zabić, że musiał mieć, y, y, policja mu, musiałaś tam mu pomagać, więc on tak jakby się bronił przed tym. A Buchani tutaj przypuszcza, a taki mówi, nie, no to ja sobie na to nie pozwolę. Ale na co sobie nie pozwoli? Powiedzcie mi, czy to, czy może tak, czy można liczyć na to się oszukiwać, że można się zachowywać jak zwierzę, no bo, ja, nieważne czy on jest z Afryki, czy nie z Afryki, czy z Francji, zachowuje się jak małpiszon. No i po, no albo nie. Jak dzik, dzik z lasu jest po prostu dzikiem do odstrzału No nie ma nie powinno być miejsca y, dla takich ludzi w kolarstwie więc nie wiem, czy wam jest przykro, że ludzie w niego walą jak w bębę. No, nie powinni, ale to jest zupełnie dla mnie do przewidzenia. No, jak, jak wy tutaj to widzicie, jego postawę ataku, tak? Bo to tak naprawdę jest atak. Ja zaatakowałem kogoś, a teraz oni mi atakują, to odbijam piłeczkę i tak, jakby przenoszę to wszystko na rasizm, że jest źle i że jest niedobrze i świat jest zły, a ja pracowałem na swoje nazwisko tak długo. I teraz taka cisza. Kto się tutaj z jakiś? czy jest. Oskar musi przemyśleć, a Pawełku, ty jak tam? Jesteś po stronie na czy jednak. Czy jednak tego, ja że może. No ciężko mi powiedzieć, no. Rasizm to jest tak delikatna sprawa, że. Tak wiesz, no za szybko, Ale... za szybko byś chciał tak, wiesz, żebym. Yy, bo musiałbym się zastanowić yy, trochę głębiej nad tym ale tak na szybko co mi przychodzi a, do głowy a, a, no, nie chodzi tam. mi o rasizm Pawełku bo, tak. bo źle, źle może mnie zrozumiałeś ale czekaj, nie chodzi ale czekaj, ty też daj mi powiedzieć No dobrze, dobrze. No. bo mi chodzi o to, że od strony rasizmu właśnie w te, yy, chodzi mi o, to, o stronę rasizmu w tej sytuacji czyli, yy, czyli robisz coś tak jak ty powiedziałeś brzydko i ludzie w ciebie walą jak w bęben i no okej, okay, no to musisz się z tym liczyć no i teraz dochodzi jeszcze kwestia rasizmu, no bo, no bo wiesz, no to tak jakby tak jakby mi się to rozdzielają te sprawy bo okej, okay, jak wali ktoś w ciebie w bęben, że, e, tak jak bęben, że no ty stary, co ty odwaliłeś wiesz w ogóle, z spieprzaj stąd, bo ty zachowujesz się jak e, jak małpiszą, coś tam tego e, ale no jak już wkraczasz, że wracaj tam do tej swojej Afryki, tak i tak dalej, no to tak, jakby mi się tu rozdzielają te dwie sprawy. Czyli, że dobra, zrobiłeś źle, no to musisz się liczyć, że ludzie będą cię oceniać, będą cię y, krytykować i tak dalej, no ale niech nie robią tego w sposób y, no, rasistowski, nie? No bo to, 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 to tak jakby każdego można by podciągnąć y, pod to, to wiesz, no to tak jak gdybyś zrobił coś. Kurczę, no, no nie, nie, nie mogę tak na szybko teraz... Ale Pawełku, to e, ja e, ci dam chwilę. Ta, 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 tak, jak, tak jakby Oskar wyrzucił papierek na wyścigu, <grym> a ktoś <grym> by mu <grym> powiedział ty białasie wracaj do tej swojej tam, ty nawet nie jesteś z Poznania, tylko z ze wsi pod Poznaniem i, i no i wiesz, no to tak jakby śmiecenie to jest jedna sprawa i, i należy to gdzieś tam piętnować, a, a no już jakby kwestia Pochodzenia, czy, czy właśnie, czy koloru skóry, czy rasy, i tak dalej, to inna sprawa. No, no Ciężko mi powiedzieć, tak podsumować to jakoś, tak żeby było. Żebyś był mi się taki... wydaje, że jakby jego zachowanie w peletonie zostanie ocenione w najbliższym sezonie przez pozostałe drużyny i sponsorów. I wydaje mi się, że jeżeli no sponsorzy jakby nie chcą łączyć pomocy swoim drużynom, swoim zawodnikom, jeżeli któryś z, z członków tej drużyny hmm, powoduje, że ta drużyna bądź ta osoba jest gdzieś tam hejtowana przez, przez, przez zawodników czy przez kibiców i mi się wydaje, że to też będzie miało duży wpływ na to, czy on po prostu się utrzyma w peletonie, czy nie. Tak, no wiesz, i wiesz, do, dokładnie właśnie też miałem powiedzieć, że to zweryfikuje jego kolejny kontakt, jeżeli właśnie mam nadzieję, którego nie dostanie, bo patrząc na jego wyniki, to też nie wiem, czy on jest warty tych pieniędzy, które tam w niego inwestują, ale do tego jeszcze Pawełku, jak mówisz z rasizmem, troszeczkę o co innego mi chodziło, że tutaj te, te, te dwa przypadki, które są bardzo podobne i różnią się tylko tym, że w jednym przypadku banda była spięta na tytytki i poleciała i tam się gość zabił, a druga banda się nie, nie rozdarła i gość złam o sobie dwie kości w dłoni, ale chodzi mi o postawę teraz Chyiona który powiedział: Nie, no ludzie, przestańcie, bo, bo się boję o moją rodzinę, bo musiałem poprosić policję, żeby mnie ochroniła, ja tego nie chciałem zrobić, to był błąd. Gdzie Naset Buchani nie powiedział ani razu, że to jest błąd. Rozpoczął od tego, że on nie widział to, to się w ogóle zdarza, potem, że to nie była jego wina, yy, potem, yy, potem weszło to w w to, że będzie miał UCI i może go zyskwalifikować, No i potem on wiadomo, że ludzie będą, będą go atakować. No ale teraz odniósł się tylko do tego, bo ja nie, nie wierzę w to, tak, nie, nie, nie siedziałem na jego mediach społecznościowych i nie przeleciałem przez wszystkie jego komentarze, ale on to przedstawił tak, jakby o, ja tutaj tutaj wszyscy teraz zaczęli mnie od Małpiszonów wyzywać, i od żebym tam wracał do Afryki i tego. To jest pewnie 5% negatywnych komentarzy, które dostał. Reszta tych komentarzy to jest coś w stylu, jesteś debilem i wracaj do boksu, zostaw kolarstwo, ale do tego się nie odniósł i nie przeprosił, że zachował się jak debil, tylko to jest po prostu odbijanie piłeczki, że, o nie, oni powiedzieli, że jestem małpiszony, muszę wracać do Afryki, świat jest taki zły, kibice są, jeszcze tak, i teraz niech jeszcze wrzuca na kibiców kolarstwa, że wszyscy oni są źli, że wszyscy go wyzywają, i to właśnie na pewno będzie generowało dużo pozytywnego pr dla sponsorów drużyny. No mówię, no dla mnie, jest po prostu nieważny, czy jest z Francji, z Algierii, czy, czy z Islandii, czy, czy z, z Nowej Zelandii, jest po prostu debilem. Jest debilem i mam nadzieję, że dostanie, jak już ludzi dyskwalifikujemy za bidon i to jest UCI, to jest właśnie UCI. Dyskwalifikujemy ludzi z największego dla niektórych ekip wyścigu, tak jak Flandria. Na miejscu. Gość podał bidon, jesteś dyskwalifikowany. Gość upuścił żel, jesteś dyskwalifikowany. Gość prawie zabił człowieka i, i teraz UCI radzi. Ile może radzić? Ile, co, co oni tam robią? Nie wiem, mają jakąś przerwę świąteczną, pięciomiesięczną, ile można? To w ogóle, ten cało jakieś takie, te, te, ten, dysonans taki tych, tych zasad, które po prostu UCI podejmuje decyzję w ciągu pięciu minut, jak wyrzucenie kogoś z wyścigu, bo mu upadł żel. Wed, sus to, że, tak jak nawet w Polsce, jakaś tam polada nie podaje, kto wpadł na dopingu, kiedy już, w listopadzie ktoś wpadł na dopingu, nadal nie wiemy, kto wpadł na dopingu, nadal ktoś tam cenuje, może nadal się ściga, tutaj UCI, jeden gość, drugiego prawie wrzucił w, w bandy UCI, no nad tym radzi. Podejmiemy decyzję. No, po prostu, jakby nie, UCI nie potrafi to złotego środka znaleźć, żeby gdzieś zastanowić się nad czymś, ale wydać tą decyzję. No to już ta sprawa ma, nie wiem, trzy tygodnie. to Co oni jeszcze będą? Nie wiem, czy tam jest jakieś y, godziny filmu do przejrzenia? No przecież to to jest y, jeden, minuta filmu do przeanalizowania. No i szybko, no i no. szybka piłka. No ja nie wiem, o czym my tu w ogóle. No tak, ale to teraz, teraz mi się y, tak, tak pomyślało coś takiego, że. Znaczy, odnośnie tego, co wcześniej powiedziałem, no to za bardzo poszedłem rzeczywiście w kierunku w kierunku tego rasizmu, i tak dalej. A teraz, jak mówiłeś o tym drugi raz, no to, to, to gdzieś tam mi się jakieś takie zdanie w głowie wyrobiło odnośnie sytuacji tutaj Buchani. A wcześniej, jak mieliśmy z grona Wegenem i Jakobsenem i widzisz, tutaj, tutaj tak jakby atakujesz, znaczy atakujesz, oceniasz mocno negatywnie postawę postawę Buchaniego, a wcześniej przy sytuacji z Grona Wegenem byliśmy tak jakby za nim, tak, że go broniliśmy, że za bardzo przesadzili z tym jak, jak go oceniają, jak że tam został zawieszony i tak dalej, i tak dalej. I tu mi się właśnie trochę klaruje takie, że to zależy wszystko od punktu widzenia i od sytuacji. Tutaj się skończyło tylko na tam dwóch złamanych palcach i zawodnik się nawet nie wywrócił, a tam skończyło się na dwudziestu operacjach, iluś tam szwach i tak dalej, i tak dalej. I, i, i to mi trochę pokazuje właśnie ten. Kurczę, no chciałbym to ładnie tak mądrze powiedzieć, ale już, już mi się to miesza. Ale chodzi mi o to, że tam dlatego, że były bandy w Polsce poszczepiane na trytytki i że zawodnik, który w nie wleciał, one się porozpinały i on doznał tak dużych obrażeń, i jeszcze tam prawie mało co nie zabił sędziego, no to wtedy, wtedy jest to głośne, wtedy jest to, yy, Gronewagen został mocno ukarany, dostał tam dyskwalifikację na jakiś czas i tak dalej, i tak dalej. No a tutaj, tutaj, jako że to tylko dwa palce i, i ten drugi zawodnik, nie pamiętam, teraz nazwiska. Się, Jake nawet Stewart. Nie, tak, nawet się nie wywrócił. No to, to główna burza, jest główno burza, ale już w temacie właśnie kto, kto jak go atakuje, że jest debilem, że tam wracaj do Afryki i tak dalej, już nie ma całej tej otoczki, że dyskwalifikacja tam na 9 miesięcy, że y, jakaś tam sprawa od ekipy y, tego zawodnika, który miał złamane dwa palce i tak dalej, no nie ma tego. I teraz pytanie, jakby tutaj takie wchodzi taki, taki paradoks sprawiedliwości, tak? Czy grona Wegen został potraktowany sprawiedliwie? Biorąc pod uwagę teraz to, co się dzieje z Buchaniem? No bo ja, ja w moim odczuciu i tak jak teraz ty mówisz, że co robił UCI, że tyle czasu badają Film, który trwa minutę, czy, czy mają przerwę świąteczną, i tak dalej, czemu nie podejdą do sprawy tak jak przy Grona Wegenie? Bo, 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 ty, bo ten drugi zawodnik złamał tylko dwa palce. No A Grona to jest... Wegen może powiedzieć, że no ale słuchajcie, jakby w Polsce były bandy takie jak trzeba. No, to pewnie by nawet dwóch palców nie złamał, tylko by się wywrócił tam. Jakieś by miał szlify, i by było po wszystkim. No więc, hello. No, no o tym, a to jest właśnie to jest dokładnie, yy, dokładnie o tym mówię. No, że yy, wiesz, i to jeżeli, jeżeli to chce pokazywać, jakie koladztwo jest zielone, yy, jakie koladztwo jest bezpieczne, bo zakazują supertaków, zakazują wirtualnych lemondek, no to proszę, szybko, szybka akcja, 9 miesięcy, gościa, wiesz, ostrzelimy, tak? Oczywiście to nie pomoże z. Na przykład finansowaniem kolarstwa, bo jako że Buchanie jest czubkiem i to jest pewnie jego piąte takie przewinienie w, w kadierze, no to, to nim to akurat okej, okay, odłóżmy to na bok, a tak jak mówiliśmy ostatnio, to, co rozpoczęli z Dylanem Hanwegenem, jest bardzo niebezpieczne bo teraz w kolacji, gdzie ciężko jest dostać sponsorów, jak możesz zachęcić sponsorów i mówić o, patrzcie, my mamy tutaj taki takiego sprintera, że on pojedzie i ogoli zieloną koszulkę na Tour de France. Oni powiedzą, no tak, ale tam y, zmieni linię o 2 metry i go strzelam na pół roku. I co, mamy wam zapłacić 5 milionów euro sponsoringu za to, że, że gościa wam odpalą? Także UCEI tylko teraz jest problem. To po co UCI tak... Bo z Chrony Wegenem to ta sytuacja była dosyć szybko tam. Tam jeszcze było to, że on też miał złamany chyba obojczyk, więc nie mógł się ścigać, ale tam w miarę szybko to było rozegrane. Było powiedziane, tu, 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 tu dobra, 9 miesięcy banu. Także... Yy, UCEI, mówię, jest jakoś tak się... Jest rozsmakowane w... To, co rozmawialiśmy ostatnio. Czy UCEI będzie sądziło przewinienia, czy będzie sądziło skutki przewinień. To są dwa różne, dwa różne światy, no, tak jak powiedziałeś. No. Więc no tak jak UCEI, no UCEI będzie zakazywało robienia tych wirtualnych lemondek i jak ktoś opuści żel. Czyli teraz mamy prostą sytuację, jakby na przykład Buchani przepchnął Stewata, a, a Stewartowi by tak wypadł z kieszonki żel, no to jest sytuacja prosta, tak? Stewart jest zdyskwalifikowany z wyścigu, bo wyrzucił żel na finiszu, a nie gdzie, tam gdzieś, gdzie mógł, i jedziemy dalej, tak? Ale że tutaj już było tak trochę jest niejasno, to będzie się ucieć będzie się zastanawiało na kolejne, kolejnych 100 lat, tak? Co się będzie, co się z tym stanie. Także, no nie wiem, dla mnie to trochę taka. E, nie, będzie, nie będzie za 30 lat, z czego robić kolarskich momentów, no? Bo wszystkiego zakażą, wszystko. Tak to chociaż, zobacz, kiedyś w dawnych czasach, yy, yy, jak to się mówi w starej szkole, jakaś taka przepychanka na przedzie peletonu, to by było, że o, ale to są prawdziwe kozaki, ale tam buzuje testosteron, te prawdziwe chłopy i, i tam ogień, nie? a teraz tutaj to jest tak, we... Nie, nie wolno. Nie. No będzie kolacki Zepatrzał moment, prostu, że ktoś tam Wiesz, ktoś upuścił żel A ktoś nie zobaczył i wygrał wyścig I potem była afera, że powinien być dyskwalifikowany, Bo wypuścił upuścił żel dwa kilometry Przed strefą wyrzucania żeli No więc to będą takie kolackie momenty Albo na Zwiftie będzie wiesz Że tam komuś jakiś power up tam wszedł I akurat on wtedy użył tego power upa I, i odjechał na kol Na rowerze ze świecącymi kołami I wygrał Tour de Zwift tak, a takie... ten gdyby się nie najadł ksylitolu, to może by zyskał kontrakt na 4 lata do przodu. Tak, tak. Słuchajcie. No jeszcze, tak jak trochę mówiliśmy o, o, o ściganiu, trochę o tych różnych sytuacjach, właśnie sprintowych, to też popatrzyłem Ciekawa ciekawostka. Rekord świata, kolejny. No i można powiedzieć, kolejny tego samego zawodnika, czyli Ronan McLaughlin pobił rekord Everestingu, który był niesamowicie. Ten rekord, jakoś taki, popularny w czasach pandemiach, tam samemu trzeba było jeździć, to miało dosyć duże, duży oddźwięk. No a to też jest straszna sytuacja, bo podjechał 8848 metrów w 6 godzin 40 minut i 54 sekundy. No, i teraz taka ciekawostka, jeszcze tak, no, Podjazd w Irlandii. No, i tam wszystko było też fajna taka próba, bo wszystko było zoptymalizowane. Pierwszy raz to zrobił, potem chyba zabił mu to, pobił rekord kontadora wtedy. Potem zabił mu ten jego rekord amerykanin Sean Gardner w, w październiku. I teraz on tak jakby ten rekord odbił o prawie 20 minut. Ale też ciekawostka, ten, ten w tym everestingu. Jak dużo rzeczy jest tutaj do zoptymalizowania, bo mogłoby się wydawać, ok, jest to rekord, jeżeli chodzi o wspinanie, to rower musi być lekki. Ale tutaj tak, trzeba dobrać y, dobry wiatr w dobrą stronę, tak, żeby nas nie nie za bardzo, żeby nas zwalniało na podjeździe, ale też jeżeli będziemy mieli w plecy wiatr mocny, no to na zjeździe będzie nas to bardzo zwalniało. Więc jest też ten aspekt, że ten, ten, ten sprzęt, ten nawet powinien być aerodynamiczny, no bo będziemy zjeżdżać tam po 60-70 na godzinę na zjeździe, tak? Żeby ten zjazd był prosty, żeby nie trzeba było skręcać, żeby było miejsce, gdzie nawrócić. Um, więc um, Ronald McLaughlin dosyć ciekawy zmontował rower na tą okoliczność. E, no, i tam parę, parę słów chyba warto o tym byłoby powiedzieć. No, um, kierownica czasowa z um, przerzutkami DI2, w sensie przerzutką DI2, bo tylko na tyle miał przerzutkę Durais DI2, kasetę, pół kasety XTR, chyba od 17 do 40 tam paru zębów e, i. Chodziło tutaj oczywiście o to, że miał tam ustawione tymi podkładkami, tak, żeby jak najlepsza była linia łańcucha, e, wiadomo, woskowany łańcuch, e, dynamiczne buty, aerodynamiczne skarpetki, pedały Speedplay e, e, aero, czyli te, które teraz robiłem w łachu, tak, aero, a kiedyś to Speedplay Aero e, do tego czasowe szytki, Corsy, Vittorie Corsy, Speed. I też ciekawostka, przednia opona mu strzeliła. Gdzieś tam na zjeździe to utrzymał. Jeszcze zmienił szybko koło na, na, na dole, na nawrocie, Właśnie miał szybki, więc mógł dojechać. Szytki na kołach AX Lightness 1000 gram zestaw. Do tego jeszcze, no wiadomo, te szytki mm, przetarł, bo na, musiał też dohamowywać mocno, czyli chciał jak najszybciej zjeżdżać, a przy dohamowywaniu po prostu zrobił dwa razy lekki wślizg, yy, no i przetarł tą przetarł szytkę, więc nie dość, że ta szytka dosyć delikatna, jak to wiemy, to jeszcze ją tą troszeczkę przy, yy, przytarł rama Giant TCR do tego naprzód taka ciekawostka miał założoną taką owiewkę tri-riga, właśnie po to, żeby przedłużyć, żeby, no żeby przód rower był bardziej aerodynamiczny, czyli tam parę gram tego karbonu musiał wwozić no ale za to była to główka ramy była bardzo, dużo bardziej aerodynamiczna niż byłaby standardowo, rower ważył 5,5 kg, z ciekawostek jeszcze podobno tam z mechanikami gdzieś to to jest w ogóle dobry świr, bo ten gość kiedyś jeździł jako zawodowiec Teraz jest edytorem technicznym w Cycling Tips w, na stronie e, chyba amerykańskiej, bądź też australijskiej. Ale ciekawostkę tutaj, Paweł, to ci powiem, że on e, poprosił mechanika na nawrocie na dole, żeby przyniósł mu kluczyk do regulacji, nie wiem jak to po polsku się nazywa, floatu w, w pedałach. Tego jak one się mogą bardzo... Ruchomości. Tak? Ruchomości i Ruchu. tam sobie... Luzu. O, luzu, luzu roboczego. I dwa razy podczas zjazdu, raz sobie to zawęził, zjeżdżając, tak? 60 na godzinę. Zmie zmienił sobie ten luz na mniejszy, a potem jak gdzieś tam go kolan zaczął boleć pod koniec, to jeszcze sobie poluźnił i wrócił do tego standardu. Czyli podczas jazdów jeszcze regulował sobie luz roboczy w, w pedałach tych speedplaya. Także tak mówię, no ciekawe, jeszcze tam rozmawiał z... Ale to, no, to, to, to grubo, bo w speedplayu no. to nie jest takie proste. No nie. Bo, bo w speedplayach przynajmniej tych co ja mam w tej wersji Aero, raz że kluczyk jest na y, malutki śrubokręt gwiazdkowy, a nie na, na ampulowy. Y, czy tam jak kto woli, imbusowy. No bo jak mamy na, na, na ampula, no to wkładamy cyk i ma być. A, ja, a na śrubokręcik, no to musimy raz że trafić i przycisnąć, żeby ten śrubokręcik nam nie przeskakiwał. No bo te śrubki. W celu takim, żeby się gdzieś tam przy wibracjach same nie odkręcały, to one wcale się lekko nie kręcą. Także, no. No i, przy, i jeszcze tam jest tak przecież w speedplayach, że mamy dwie śrubki: hit in i hit out. Tak. Czyli, tak jakby, jakby miał dostęp tylko do tej od tyłu, no to może ten luz zwiększyć tylko w jedną stronę, tak, bo tak, w drugą tak. będzie trzymać nadal. Nie? Także... Tak, także no dosyć, dosyć ciekawa tutaj. Ta... Figura, można powiedzieć. No co, jeszcze z ciekawostek, to zrobił na znormalizowaną moc. Gość, który ma tam kilogramów, pewnie znowu z, 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 g, wysokie 60, bym go ocenił. Tak na oko e, 60 tam powinien, pewnie z 7, może kilogramów. E, znormalizowana moc na te 6 godzin 40 minut 296 watów. Pamiętajmy, że połowa podjazdu, a połowa zjazdu, także też też porządna moc. No i warto, jeżeli chodzi o to dosma, dosmaczanie tego, tego sprzętu, to też tam rozmawiał, to też dosmaczana była ci, ciśnienie, rozmawiał z ludźmi z silki, żeby dosmaczyć e, ciśnienie tam w oponach, rozmawiał z, z Changiem, czyli z tym gościem od tej metody Changa, czyli wykreślania CDA i oni tam rozmawiali właśnie o balansie aerodynamiki i wagi tego roweru. Bo mówię, tak jakby każdy myśli, że to jest rekord na wspinanie, a to nie jest rekord na wspinanie, tylko to jest rekord na wspinanie i zjeżdżanie, tak? Czyli chodziło też o to, żeby być jak najbardziej dynamicznym, więc jechał to w kombinezonie czasowym, jechał to w kasku też takim szosowym, ale aerodynamicznym. Także, no mówię, dosma dosmaczony rekord. No i myślę, że to już jest taki poziom, gdzie gość jeszcze był zawodowcem, że jest to... No rekord taki, który naprawdę teraz jakiś zawodowiec musiałby się naprawdę na to właśnie nastawić, na te marginal gains, żeby, żeby to, to pobić. A, jeszcze chciałem wrócić, hamulce to kojarzycie, to, to te... Hmm, EE, tak one się nazywają? Też, żeby to było jak najlżejsze, szczękowe. Jak, jak one się nazywają? A nie AX Lightness? Nie, to czy to jest... Tak, tak, no te o tych, o tych właśnie mówimy. I, i, I breaks, jakieś takie jeszcze w kolorze takim różowawym, fikuśne. Także jak ktoś by z was chciał, teraz trzeba zejść poniżej 6.40 na Everesting, jak jesteście zainteresowani tą tematyką. No i co, 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 co? Czy jeszcze tutaj panowie, tak patrzę na te nasze dokumenty, nie mieliśmy tak dużo kontentu, a tak jak mówię, niektóre z tych rzeczy to były takie, żeby chwilę tylko wspomnieć, czy tutaj coś jeszcze czy o czymś zapomniałem, czy coś was tam dręczy coś, coś wam spędza sen z powiek taka cisza taka cisza nam spędza sen z powiek ja wiem, nie, że... mi się coś przepraszam, bo mi się coś zacięło więc ja teraz dopiero jakby jestem na bieżąco nie no, pytałem, pytałem jak jesteś na bieżąco, to pytałem, czy mamy jeszcze tutaj jakieś czy o czymś zapomniałem, czy gdzieś tam coś wynaleźliście z, z czeluści piekieł, jakiś, jakiś temat, o którym nie wspomniałem, czy coś na w polskim paletonie, czy też w polskim, jak to tam wygląda, jakieś ściganie, czy przenoszenie ścigania, bo wiem, że lockdown, czy jest tam coś? Coś o czym zapomniałem. Eee, ja gdzieś zauważyłem, że Marceli Bogusławski wygrał prolog na jakimś wyścigu, ale nie pamiętam hmm. na jakim. Więc. W Grecji. W Grecji, wydaje mi się, tak że to jest. był to wyścig do Koalados. Tak miałbym bardzo takie, możliwe. takie podejrzenia. Krótki więc tam... prolog, bardzo, bo to czasówka jakaś, natomiast no. Wygrał, więc jakby nie paszysz w sukces. Tak, to to, taka, to tak jak mówimy krótka, żeby uzmysłowić, to wygrało sekundę, ale jest to dosyć dużo procentowo, bo a w ogóle cały podium było, nie podium. Cztery osoby w sekundzie. E, za Marcelim Bogusławskim, bo cały wyścig miał 2 minuty 35 sekund. 2,2 km, 2,2 km. No i Marcel Bogusławski, Dan Hole, Denis Graswold. Na podium. Także tak, tak w, w Mazowsze serce Polski, pierwsza wygrana w tym sezonie, także no Aniołkowski może być zagrożony, jeżeli chodzi o tę gwiazdę międzynarodowego Kolactwa z Polski. Ale jakby nie patrzeć, to taka, taka wygrana przez Marcela to, to nie jest jakiś tam przypadek, bo ja kiedyś, gdzieś tam, jak jeszcze Marceli ścigał się więcej na MTB no to on należał takich zawodników bardzo dynamicznych, bardzo szybkich i no, takich silnych fizycznie, tak? Więc jak myślę, że to taka właśnie taki prolog krótki, szybki, dynamiczny, to jak najbardziej pod niego. Więc wydaje mi się, że to nie jest jakiś tam przypadek nie? w przypadku Marcelego. Tak, bo też mi się kojarzy już on parę, parę był taki takich przypadków, gdzie był blisko właśnie wygrania jakiegoś prologu, czy tam na pudle w prologu, także to taki typowo taka siła właśnie, tak jak powiedziałeś, ee, siła, siła, siła i no bez, bez trenowa, tak, siła takiego powiedzmy coś porównywalne do 4 kilometrów na torze, takich, e, jeżeli chodzi o taki profil mocy. No dobrze, jeszcze tam widziałem też, że Kofidis teraz powiedział, że rozpocznie, zostaje z kolacją do 2025 co najmniej, jeżeli chodzi o ekipę mężczyzn, i podobno ma włożyć milion euro w ekipę kobiet. Także Kofidis ma wejść do peletonu kobiecego. No i co? Panowie, czyli nic Pawełku, ty tam jeszcze nic nam nie przygotowałeś? ja mogłem przygotować. Przygotowałem jakieś kilkanaście rowerów, kilkadziesiąt w tym tygodniu dla klientów. Także siedzę od rana do nocy. Tak, i słyszeliśmy. Tak, sły, słyszeliśmy. Apisy na 28 kwietnia, już na tę chwilę. Także e, słyszycie, jeszcze Pawełek podobno szukał tam człowieka do pomocy. Także jeżeli Waszym marzeniem jest praca w Sedwisie u Pawełka i mieszkacie gdzieś w okolicach Lublina. To kontaktujcie się tutaj z nami, bądź też z Pawełkiem. Tak, ale jeszcze, jeszcze dodatkowy warunek to, że trzeba to potrafić, bo. No tak, to, to. to, jest, to jest ważne. Bo, no bo, tak, bo chęt, chętnych to jest sporo, ale, ale wie. Tak, jak, jako, że ja stawiam na jakość, no to no nie mogę sobie pozwolić na, na, na gdzieś tam kogoś takiego, kto. Może się zdarzyć, że wypuści coś niedokręconego, niedoregulowanego, nie. No, no wiecie o co chodzi. Dlatego no, zależałoby mi i jeżeli ktoś taki jest i nie ma aktualnie zajęcia, to zapraszam, czyli jak to się zawiera w ogłoszeniach o pracę samodzielnego pracownika z doświadczeniem. No a jak, no, jak takiego nie znajdę, no to będę musiał pomyśleć o kimś. Kogo trzeba będzie nauczyć? No, sam też, też jakoś zaczynałem. Tylko, że u nas to było trochę inaczej, bo my w klubie ze świętej pamięci Kaziem Kowalczykiem mieliśmy tak, że jak ktoś przyszedł do klubu, to dostawał ramę, chudło części, kogoś kto już wiedział, jak to się robi, mówił. No i, i musiałeś działać. Ja musiałem sobie sam złożyć rower. Potem klubik był mały, biedny, więc nie było mechanika, wszystko robiliśmy sami. No, i tak jakoś, jakoś się człowiek nauczył. No, ale to, to już inny temat. Także, jak ktoś tam umie robić przy rowerach dobrze i, i szuka zajęcia, to zapraszam. No to no warto zapytań. wspomnieć, że musi mieć kwalifikacje z obsługi ekspresu do kawy, tak? Bo to, jakby nie patrzeć. Przelewowego. Pa... Tak. No, przelewowego. Ciekawe. Przelewowego. Cieknie. cieknie. Wygra, wygrałem na wyścigu i, i, i cieknie. A to przelewowy, to o to chodzi, Paweł, że mu jakby nie ciekło. to. <laughs> Ale cieknie, jak musisz tak, wiesz, najlepiej jak, jak nalewasz kawy do, już z ekspresu, do, znaczy z dzbanka do kubka, to tu, gdzie tak jakby na koniec dzbanka pod, podstawiasz drugi kubek i nalewasz do dwóch kubków. No, cieknie. <laughs> bo cieknie tak jakby, wiesz, no tam ten no to już nie wiem, czy nie, nie będziemy o tym rozmawiać, ale, ale dzbanek w ekspresie przelewowym jest taki, że ta rączka jest tak jakby z razem w jednej części z kurczę, jakby to powiedzieć. z dzbankę. Tak jakbyś miał kubek i z kubka masz uchwyt i ten uchwyt przechodzi w. tak jakby pokrywę. I w tej pokrywie jeszcze masz tą pokrywkę taką do nalewania wody i, i, i ten taki dzinzelek do. Jak nalewać, to tak. Eee, no i właśnie świetnie rażę z tego dzinzelka normalnego do nalewania. I jeszcze drugie spod tej pokrywy, która jest nierozbieralna i tak dalej. Tak mlekiem. daje radę. Mlekiem daję do tiblesa to zalać. Tak, tak, ja mówię tak. Eee. Ale dobry, bo trzy, jak zrobię o dwunastej kawę, to jeszcze o 18 jest ciepłe odwagę czyli, po, czyli możecie wpaść na kawę do Pawła, ale najlepiej tak byście się znali na robocie i wpadli do Pawła popracować e, Dokładnie. tak można to skwitować, to panowie no to mogę wam powiedzieć, co mogę wam powiedzieć. No, niesamowita historia. Czas na kolacki moment. Także dzisiaj naprawdę smakołyk, nad smakołyki wam wyłowiłem z tych, z tych historii koladztwa, gdzie nie było jeszcze Zwifta, gdzie nie było jeszcze kat za wyrzucanie żeli, gdzie w ogóle nie było żeli, bo wszyscy po prostu lecieli na amfetaminie i nie wiedzieli co się dzieje. Także zapraszam was na koladzki moment. Za moment. Panie, panie, masz pan chwilkę, moment? Mam moment, ale tylko kolarski. Udala, panowie, e, tak jak wiecie, nie będzie w tym roku y, paryż roubaix piekła północy. Ale na otarciu S. mogę wam powiedzieć, że 47. edycja piekła północy, czyli paryż roubaix y, 1949 miało dwóch zwycięzców. Także, mimo, że w tym roku nie będziemy mieli zwycięzcy, to zawsze można sobie pomyśleć, a w 1949 było ich dwóch. Także, kto był, kto był zwycięzcą, kto, kto, był zwycięzcą e, Paryż-B w 1949 roku? E, hmm. Po pierwsze, André Maé, czyli francuski, e, francuski sprinter. Po drugie, Serce Copi czyli brat Fausto faustokopiego. Fausto Copiego. No i teraz, y, ciekawostka, jeżeli chodzi o setce Copiego, może zacznę tutaj. Y, jeden z tych dwóch braci, y, to trochę tak jak Jurej Sagan czy Prudencio Indurain, no. Obaj są, obaj, czy ser, można powiedzieć trzej. serce, Juraj i Prudencio są znani z tego, że y, mają braci, którzy byli bardzo dobrymi kolarzami. <laughs> Także serce było podobnie. No, nazywano go y, Akordeonem, nazywano go y, Żyrafą, y, nazywano go jedynym kolarzem w peletonie zawodowym, który nie potrafi jeździć na rowerze, ale był również talizmanem, był tym szczęśliwym y, Maskotką, można powiedzieć szczęśliwą, maskotką swojego brata Fausto Kopiego, który był no, jedną z największych gwiazd kolarstwa wtedy, zwany przez Włochów mistrzem Mistrzów, czyli Il Campionissimo, no i nadal jest jednym z najbardziej znanych kolarzy w historii. E, także Andre Mae i Se Copin. Ale wiecie, dlaczego było ich dwóch? Także e, jeżeli chodzi o sam finisz, dosyć ciekawa sytuacja, bo na samym finiszu wyścigu nagle zawodnicy czy zawodni, zawodnicy wbiegli nie wjechali na na velodrom w a wbiegli przez, przez przez, przez, przez trybunę dla kibiców a związane było, było ich trzech był tam André Mae i jeden z, przepraszam dwóch, André Mae i Fra, Belg Franz Lennen wbiegli, wjechali na na velodrom, na velodromie wygrał Andy Mae. Na minutę później grupkę pościgową wprowadził i wygrał z tej grupki pościgowej wyścig o trzecie miejsce Serce Kopi. Teraz co się okazało? Kiedy team Bianki, czyli team e, s, e, braci Kopich, usłyszał, że Mae i Lenin wbiegli po drugiej stronie, nie wjechali na velodrom no to znaczy, że naruszyli zasadę, nie, nie trzymali się trasy, tak? Powiedzieli, o oni pojechali na skróty, wbiegli na velodrom z drugiej strony, proszę ich zdyskwalifikować. No i, rzeczywiście, chwilę po tym, jak, Andre Mae odebrał nagrodę, wtedy to jeszcze była nie, nie, był to, nie była to kostka, nie, nie była to kostka brukowa, a była to, było to trofeum Risley, czyli firmy robiącej papierki, bletki do, do papierosów, um, zostało mu to trofeum odebrane i parę minut później w serce kopii został ogłoszony zwycięzcą paryż szybę w 1949 roku. Problem był, ponieważ jego team powiedział, nie, no, nie trzymali się trasy, trzeba ich zyskwalifikować. Problem polega na tym, że w regulaminie oczywiście trzeba trzymać się trasy, ale również trzeba słuchać się, trzeba przestrzegać wskazówek, Organizatorów i służb mundurowych. Problem polegał na tym, że jeden z żandarmów spanikował i sprowadził. Francuza i Belga na, na, na trasę, gdzie zjeżdżały samochody i teamy i, i teamy zespołów, więc oni zostali skierowani na złą stronę velodromu, potem w panice zostali wpuszczeni przez, przez rzesze ludzi na tą, na widownię, potem przez widowni zbiegli i wy jeszcze udało im się wygrać ten sprint, no ale jako, że Fausto Kopi miał troszeczkę do powiedzenia w kolarstwie, no to wymogli na, właśnie wymogli na organizację. Oddanie wygranej serce Kopiemu. Potem y Henry de Grange i ca, cała, cała francuska machina poszła w ruch i po pięciu dniach powiedziano, e, że jednak nie André Maé wygrał, e, e, wygrał Paris Show w 1949 roku. Na co mm, Fausto powiedział nie, no to tak być nie będzie. Jeżeli wy nam tutaj pod stołem zabieracie wygraną, no to ja się obrażam, nie przyjeżdżam za rok na, na Paris B, nie jadę w ogóle na moje pierwsze Tour de France. W ogóle mnie to nie interesuje, tak? Oczywiście był wielką gwiazdą kolactwa. Także UCI i organizatorzy Paryżu B powiedzieli, spanikowali, powiedzieli, dobra, to my podejmiemy decyzję w listopadzie na naszym dorocznym do spotkaniu, tak? Takim głównym, podsumowującym sezon. No i tutaj dochodzi jeszcze kolejny smaczek, ponieważ na tym spotkaniu również była podjęta decyzja o to, kto zostanie nowym prezydentem UCI. Teraz Włosi dogadali się z Belgami, Czyli tutaj była ta mocna frakcja włosko-belgijska i wiadomo, jeżeli nie daliby teraz wygranej serce Kopiemu, no to Włosi Belgowie nie zagłosowaliby na przyszłego, na, na kandydata na fotel UCI. No i z drugiej strony też Francja była dużą nacją, więc nie chciano stracić głosów Francji. Także w, doszło do, do momentu, gdzie, czy do punktu, gdzie UCI ogłosiło, że obydwaj, czyli André Mae i serce Kopi wygrali, wygrali Paryż-Rubę w 1949 no i oczywiście te w tych słynnych em, prysznicach na velodromie w Rubę, właśnie gdzie każda, każdy zwycięzca ma swoją plakietkę jeżeli chodzi o rok 1949 mamy plakietkę, która mówi Exequo ex mae e Kopi zwycięzcy w 1949 roku. Oczywiście Zapytany o to, Andy Maja po latach, zapytany o wynik tego wyścigu, powiedział, że, no jest niesmaczony zachowaniem Kopiego, ale nie serce Kopiego, tylko Fausto Kopiego, który wy, wykorzystał swoją, swoją pozycję w kolactwie do tego, aby, no po prostu pozbawić go tak, tej, tej całej sławy, tej, tej no czegoś, co zdefiniuje całą karierę jego praktycznie. Jeżeli chodzi o serce Kopiego, no to nigdy nie dowiemy się, co powiedziałby, co, jakie by było jego zdanie, ponieważ dwa lata później e, zginął w wypadku e, podczas wyścigu e, dookoła e, Turynu. Z tego co, z, co, z tego, co pamiętam, to było też wielkim ciosem dla Fausto Kopiego, który kochał swego jego brata nad wszystko e, i nigdy po jego śmierci nie był ty, tym samym zawodnikiem, e, co przed. Także Dzisiaj patrząc z perspektywy czasu, można powiedzieć, że właśnie dzięki, bo Andy Mae powiedział, że został pozbawiony tej sławy przez, przez to zachowanie kopiego, ale można powiedzieć, że dzisiaj, ponad 70 lat po wyścigu, cały czas o tym wspominamy cały czas o tym mówimy jest to unikatowa sytuacja, gdzie mamy dwóch zwycięzców. Eee, więc można powiedzieć, że dzięki temu, dzięki Fausto Kopiemu, Mae przeszedł do, do folkloru, do, do historii kolarstwa, eee, no ale niestety, tak jak już przed chwilą wspomniałem, eee, ceną za to będzie to, że musi dzielić prysznic z serce Kopim po wieki wieków. Amen. Także pa panowie, mam nadzieję, że spodobała wam się historia podwójnego zwycięzcy Paryż bez 1949 roku. Jak zawsze. Jak zawsze dodam, że rok później wygrał to już. Właściwy kopi, czyli w 1950 wygrał to Fausto Kopi, a w 1949 dlatego serce był w odjeździe, bo Fausto Kopi i Rick Van Stenbergen, czyli jeden z wielki, wielkich gwiazd, tych klasyków, pokłócili się po, po pewnych niejasnościach. Właśnie podobno podczas Flash Wallon, tydzień wcześniej, Rick Van Stenbergen został dociągnięty przez belgijski samochód do, do, grupy, do grupy liderów, gdzie był Kopi, więc oni tam bardziej jechali po to, żeby jeden bądź drugi też nie Wygrał tego wyścigu, więc tutaj było to trochę takie w cieniu tych największych gwiazd, właśnie doszło do takiej. Pięknej historii do takiego kolackiego momentu, który no dla nas teraz jest dosyć taki. W dzisiejszych czasach, no wiadomo, nie ma, to, nie ma to prawa bytu, tak? Bo mamy sytuację, gdzie kamery są wszędzie, właśnie mówiliśmy o tym, że ktoś w upuści żeli od razu o tym wiadomo, mieliśmy sytuację, gdzie na przykład Vincenzo nibali został wyrzucony z Walty, bo ktoś nakręcił, jak tam ciągnął się na klamce z samochodem, żeby dociągnąć do grupy. Także już takich kolackich momentów więcej nie będzie. Także. Panowie, tak, tak bym tutaj to skwitował. Co mogę wam jeszcze powiedzieć z ciekawych ciekawostek? Wspominamy, że niestandardowy odcinek 52 to rozmowa o treningu w hipoksji, także polecam wam, drodzy słuchacze, do, do rzucenia uchem na to. Pierwsza Teraz nie wiem, Gościni, właśnie to też rozmawiałem z dr Sabiną Rzepką, jak tutaj, czy Gościni, Gościuwa, gość rodzaju żeńskiego, identyfikujący się jako osoba żeńska, płci żeńskiej. Także mamy specjalistkę od treningów hipoksji, także rozmawiamy. Jak trenować w hipoksji, czy trenować w hipoksji, czy właśnie spać w hipoksji, co monitorować, jeżeli chodzi o krew, badania, tak żeby ta hipoksja miała sens, a nie żeby była tylko podduszaniem się za karę. Także polecam ten odcinek. Z ciekawostek, co? No wiadomo, na podcastach, wszelkich, jakich nas słuchacie, powinniśmy tam być. Na YouTubie jesteśmy. Na Facebooku jesteśmy. Na Instagramie teraz ostatnio wrzucałem stories, no totalne szaleństwo. Też jesteśmy. Jesteśmy na patronajcie Patronite.pl oczywiście również też. Hmm. No i powiem wam jeszcze, że jako zebraliśmy już pieniądze na, na ten podcast na kolejny rok, to teraz powoli będziemy tutaj myśleć w um, usprawnianiu naszego parku maszyn. Także ja wam jeszcze tu po cichu, bo jest nas tylko trzech, więc mogę wam powiedzieć. E, myślę po cichu, żeby jakieś może wideo e, na YouTube wrzucić ciekawe z jakimś użyciem sprzętu bardziej, e, bardziej skomplikowanego niż kamerka w moim laptopie. Nie wiem, czy myślę, że to się będzie klikało. Miałem taki pomysł, żeby wrzucić yy, rower czasowy z takiej z detalami, troszeczkę gadki o tym tam moim rowerze czasowym, myślę, że moglibyśmy zrobić taką całą serię, bo jako że wy macie ekskluzywne rowery, ja mam właśnie taki rower, gdzie jest dosyć dużo części yy, niestandardowych, do tego mam rower treningowy, gdzie mam nawet yy, apteczkę pod siodełkiem, też coś tego zobaczenia, to dlaczego by nie wrzucić to, tego na YouTubie? Yy, na, na YouTube. Ja nie mam kokpitu no wiem, że nie na kokpitu wiem, że muszę na tym popracować o skadełku także spokojnie spokojnie, bo też chcę mieć ten kokpit zrobiony, zaprojektowany także tak także wszystko zostało powiedziane, panowie wszystko już wiemy wszystko jest jasne, także słyszymy się chyba za niespełna tydzień, bo teraz taki lekko przesunięty odcinek dobrze, dob dobrze prawie? Myślę, że jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, to jak najbardziej. All No to może, mogę wam tylko powiedzieć, yy, możemy wam tylko powiedzieć yy, hejka, hej! Hej, hej. Hej. Podnominał kast. Lek na kolarski ból dupy. Jezu, dobra. Już popuszczam. No dobrze. To, jest ale jakoś krzywo siadło. Kolana mnie teraz, nie mogę kolan wyprostować. Dobrze. No to dziękuję pięknie, panowie i do, 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 do usłyszenia. Na Hej. razie. Hej. No możesz po cichu, przecież tu nie będzie słychać. <gry> e, śmie śmiechem żadnym najlepsze było, że w tydzień temu była gadka, że przełożymy nagrywanie na niedzielę, bo ta bagata zmieniła sobie grafik i przełożyliśmy. <gry> będzie... No ale to co mówiłem <gry> wcześniej, bo zapomniałem potem Co? Hello. Kudu. Hello, hello? No słyszysz? Te słyszę, bo spiałem. Nie podłączyłem jednego z kabli i nie słyszałem, więc to była taka sytuacja trochę smutna. Ale już jest wszystko pod kontrolą. No a idziesz. A jest oskarek? Oskarek dzwoni. Ta poszedł gdzieś do samochodu. Mhm. No nie, bo przecież tu gdzieś na dole było, że dzwoni. Hmm. No nic zaraz patrzę jeszcze ten paletko sobie tutaj drugiego drugą jest i yes, yes, on y, oskarka wrzucimy na ten na aferę bidonową jako naszego ym, tego ym, posterunkowego śmiecącego na trasach kolarskich